Eon czyta Ze świata czarów. Zbiór baśni, podań i legend różnych narodów. Zebrał i ułożył. Edmund Jezierski. Dola. Litewsko-Rusińskie. Nie wiodło się jakoś Maciejowi. Coraz go spotykało jakieś nieszczęście. To koń mu się ochwacił i w końcu padł. To krowę wilki w boru zajedli, to ostatniego wieprzka zły człowiek wykradł, to znów grad zboże wybił. Wreszcie zgorzała mu studułka ze zbożem i zachorzała jego kobieta i dzieci. Coraz spadały nieszczęścia na biednego Macieja. Aż wreszcie przebrała się miarka. Z dostatniego kiedyś gospodarza stał się nędzarzem. Wychudł... Przygarbił się, szatki na nim podarte, obszarpane, istny żebrak. Niewiele też i co prawda by brakowało, by począł wyciągać rękę poproszonym, ale wstyd mu było ludzi, a i głos przytem zamierał w piersi, gdy miał o cokolwiek prosić. Znużyła już go ta walka z losem. Ogarnęła go jakaś głucha rozpacz, aż postanowił utopić się by od razu ze wszystkim skończyć. W piękny lipcowy ranek wybrał się do pobliskiego stawu, by uskutecznić ten swój zamiar, a szedł ścieżyną, wijącą się wężem wśród złocistych łanów dojrzewającego zboża. Weschnął nieborak żałośnie, gdyż sąsiadów pszenica i żyto stoją prosto jak trzcina. W zwartym szeregu pochylając tylko ku ziemi pełne ziaren kłosy, a u niego jedno rżysko, zwalającymi się gdzieniegdzie kłoskami, spowbijanymi w ziemię przez grad źdźbłami. Westchnął raz jeszcze i idzie dalej, rozpamiętywując wszystko, co go dotknęło. Rozmyśla nad tem i coraz większy mu żal życia. Choć było mu ono tak ciężkim. Rozmyślał tak, rozmyślał, aż wreszcie postanowił poczekać jeszcze, a nóż się życie poprawi. Zawracał więc już do domu, gdy pod przydrożnym drzewem spostrzegł leżącą jakąś postać uśpioną. Podszedł do niej, była to młoda jeszcze kobieta, a odzież na niej była dostatnia, Pyłem pokryta, a spała tak mocno, że choć promienie słoneczne prosto na twarz jej padały, nie czuła ich. Zdjęty litością poszedł Maciej do niej, aby ją przebudzić, gdyż słońce padające jej na głowę mocno mogło mózg przepalić. Długo nią targał i wołał na próżno, aż wreszcie uniosła powieki. Siadła i błędnie spojrzała wokoło. Ziewnęła, zawołała. Ho, ho, ho! A tą się setnie wyspała. Skąd eście wy, kobieto, i odkąd tu tak spaliście? Zapytał się Maciej. A toć jam z tych okolic. A spałam chyba cały rok. Jak to cały rok? Zdziwił się Maciej. A kto wy jesteście? Oho, gospodarzu, ja jestem dola. Towarzyszę człowiekowi od kołyski do trumny i opiekuję się nim. Zależy to od tego, jakim on jest i jak postępuje. Jeśli jest dobrym, pracowitym, to i ja mu pomagam i wiedzie mu się. Gdy zaś złym i leniwym, to puszczam go, a wtedy już nędza go bierze w swoją opiekę. No, ale teraz muszę się śpieszyć. Spałam cokolwiek za długo i mojego gospodarza mogłaby nędza objąć w posiadanie. A szkoda by go było, bo w gruncie rzeczy dobry jest człowiek. Tylko trochę próżniak. I nie do rajda. Podniosła się i chciała już iść, gdy Maciej zapytał: A czyjaś ty, Dolo? A Macieja, którego chata tam oto stoi. Toś ty, Dolo, nawet mnie nie poznała? To wy? wykrzyknęła zdumiona Dola. To wy, to was już nędza trzyma. A tak i to dzięki Tobie. Zawołał Maciej i jakaś głucha zawziętość i złość zaczęły kipieć mu w piersi. Pragnął zemsty, strasznej zemsty za te lata nędzy i biedy, które z jej łaski wycierpią. Porwał leżący opodal dębczak i nie namyślając się długo, chwycił dolę za długie włosy i począł bić. Wiła się biedna dola pod razami kija. Lecz umknąć mu nie mogła, gdyż silnie ręką trzymał ją za włosy. Prosiła, groziła, molestowała, jak tylko mogła i umiała. Nic nie pomagało. Zawzięty Maciej bił, powtarzając: To ty szelmo spać sobie będziesz, kiedy mnie tu nędza żre? Nie bij mnie, Macieju! krzyknęła wreszcie kobieta, a posłuchajcie mnie. Maciej przestał bić. Ale trzymał ją mocno. Aby mu nie uciekła. Gadaj zaraz, wołał, bo cię uśmiercę. Mój Macieju, rzekła dola, czy to ja jestem winna, iż wam się źle wiedzie? Pomyślcie tylko. Czy stawaliście raniutko jak należało, aby dojrzeć konia, w czas go napoić, wyprowadzić na paszę krowę, nakarmić trzodę? Czyście oczyścili kiedy stajenkę, oborę? Za to woleliście zaglądać do karczmy przesiedzieć tam z różnymi próżniakami i pijakami po kilka godzin na dzień i zamiast wziąć się do roboty, do pilnowania gospodarstwa, narzekaliście tylko, że wam się źle wiedzie. Powiedzcie sami, czy to ja jestem winna? Póki byliście porządnym gospodarzem, to chętnie wam towarzyszyłam. Chociaż żeście mnie nie widzieli, ale gdy widziałam, żeście się rozpróżniaczyli, to się od was wyniosłam. Więc cóż mam robić? spytał Maciej. A wziąć się do roboty, pilnować porządku i ładu, nie chodzić do karczmy na gawędy i zostać uczciwym gospodarzem, jak się patrzy. Czy myślicie, że dola tylko na was się wzięła, a sąsiadowi sprzyjała? Kiedy mi ręce z biedy opadają, tłumaczył się Maciej. To je podnieście do góry, a ufajcie Panu Jezusowi, że Wam dopomoże. A czy będziesz dla mnie lepsza? Może i będę, zobaczycie, ale nie od razu. Bo co się zepsuło, to niełatwo naprawić. No chodźcie Macieju do domu. Maciej puścił dolę i szedł obok niej. Weszli do chałupy, gdzie słońce świeciło swymi złocistymi promieniami. Patrzcie, jak to u Was wygląda. Mówiła dola. Wszędzie pełno brudu i śmieci. Pajęczyna okna zasłania. Czy to tak powinno wyglądać u porządnego gospodarza? I wy chcecie, aby dola była lepszą dla was? Przecież ja za was pracować nie będę. Mogę wam tylko towarzyszyć. Maciejowi jakoś raźniej się zrobiło. Zdjął sukmanę, porwał miotłę i zaczął robić porządek. Wymiótł śmiecie. Potem oczyścił stajenkę i obórkę i poszedł do ogródka. Dola wyszła. Tego samego dnia wieczorem przyszedł sąsiad Macieja, a pozdrowiwszy go rzekł: Macieju, obrobiłem już swój kawałek pola. Może chcecie, abym wam pożyczył konia, to obrobicie swoje pulko. Bóg wam zapłać, sąsiedzie, rzekł Maciej uradowany. Właśnie myślałem se, co bez konia nie poradzę. A tu, Pan Bóg mi was zdarzył. Przy pomocy dobrych sąsiadów Maciejowi szła gładko robota. Pracował też od wczesnego ranka do wieczora. Do karczmy nie zajrzał ani razu. Pomyślał o doli, ale ta się nie pokazywała. Wtem, jednego wieczoru, gdy zmęczony siedział na przyźbie, zbliżyła się do niego jakaś kobieta. Patrzy, a to dola. Cóż, Macieju, jakże wam się wiedzie? Zapytała. A no, niby lepiej, odrzekł Maciej. Stręczą mi tu krowinę, ale cóż, kiedy nie ma za co ją kupić. Może dadzą mi ją na wypłat, albo na odrobienie robotą. Dostaniecie ją, Macieju. Już ja w tym będę, tylko pilnujcie jej lepiej. O, będę pilnował. Już teraz inszy ze mnie człowiek. Źle robiłem, to prawda. Ale może mi Pan Jezus teraz dopomoże. Dopomoże, dopomoże, zobaczycie Macieju. Jeżeli chcecie, to was znów za niedługo odwiedzę. A przychodź dolo i bądź dla mnie zawsze dobrą. Zostańcie z Bogiem, Macieju. Życzę Wam szczęścia. Powiedziawszy to, dola zniknęła. Ale nie zapomniała o Macieju. Odwiedzała go często i cieszyła się, że Maciejowi coraz lepiej się wiodło. I żył Maciej jeszcze długie lata. Dostatek i szczęście zawitały do niego, a pracą i uczciwością zyskał poszanowanie i miłość ogólną. Często też powtarzał, że to dola, z którą niegdyś się borykał, tak mu dopomogła. A gdy śmierć przyszła po niego, przyjął ją pogodnie, bo uczciwie w pracy przeżył resztę żywota.